Hej wszystkim tu Glicz, i witam Was w kolejnym odcinku na moim kanale i ten odcinek nie był planowany, ponieważ nagrywam aktualnie inny filmik o tematyce Monster High, ale że wydarzyły się pewne super rzeczy, o których muszę wam powiedzieć, ponieważ wiem, że nie każdy siedzi Facebooka, siedzi TikToka czy inne Instagramy, bo nie każdy ma to czas i też nie każdy chce się o tym czytać, a filmy zazwyczaj są łatwiejsze do przyswojenia, więc tak. Osoby, które są w community Monster High i zbierają alki Monster High, to wiedzą, że szykuje się kolejny reboot. Nie taki. Powstaje film Monster High, który jest filmem live action, powstaje animowany serial Monster High. Jakiś czas temu miały też swój droblarki bardziej kolekcjonerskie, ja bym tak to nazwał, chociaż niby nie były kolekcjonerskie, ale ich cena była. Ale dzisiaj zdarzyła się rzecz rewolucyjna. No może nie rewolucyjna, ale bardzo fajna i mega mi to cieszy, ponieważ w sklepie Matela w Kanadzie. Światło dzienne ujrzały lalki Monster High Dokładniej reprodukcja Pierwszych lalek Monster High Mamy tutaj basicowe lalki Laguny, Franki Oraz Draculory I jest jeszcze lalka Claudine, ale nie ma jej na tym zdjęciu Pierwszą rzeczą, którą możemy zobaczyć Jest to, że mamy oryginalne pudełka Lalki są w swoich pudełkach Każda z ma swój pamiętnik Ma swoje zwierzątko A swoje akcesoria Same ubranka i akcesoria zwierzaczki Wyglądają bardzo dobrze Wyglądają praktycznie tak samo jak w. Wygląda wyglądały w oryginalnych lalkach. Co do samych ralek są drobne zmiany. Zacznijmy może od laguny. Od razu mówię, że zdjęcia są w różnej jakości, ponieważ zdjęcie było już wielokrotnie pobierane i wrzucone do internetu przez kogoś innego, więc jakość troszkę ucierpiała. Mogę się mylić, ale wydaje mi się, że usta laguny są troszkę inne. Co do utwitu widać, że jest on praktycznie identyczny jak ten pierwszy. Mamy zwierzątko, mamy szczotkę. Szczotka wydaje mi się strasznie szara, a nie perłowa, więc nie wiem o co chodzi, ale pewnie jest to kwestia światła. Z tego co widzę wszystkie akcesoria Lalek są pomalowane, ponieważ gdy patrzę na kwiatek Laguna na głowie, to widzę, że on ma namalowane detale, także to jest fajnie, fajnie, że w końcu malują te detale u Lalek, ponieważ w poprzedniej reprodukcji laguna miała kwiatka bez żadnej detali, po prostu różowy kawałek plastiku i tyle. Co do samych różnic, to na pewno wielką różnicą są usta, ponieważ wydają mi się bardziej błyszczące. Tutaj mamy porównanie pierwszej laguny w pudełku oraz tej aktualnej laguny z reprodukcji. Oryginał ma bardziej różowe usta, reprodukcja już nie, ale może być to kwestia światła, ale nie wydaje mi się. Mam też dziwne wrażenie, i nie dotyczy to tylko i wyłącznie laguny, że brwi lalek z reprodukcji są troszkę inne. Są albo troszkę mniejsze, albo troszkę cieńsze. I z tego co widzę, to ta lalka nie ma. Wcale zeza, ponieważ często zdarzało się, że lalki i mają małego zeza, a ona tutaj tego nie ma, także dziwnie jest widzieć lalkę bez zeza w tym przypadku, naprawdę. Kolejną lalką jest lalka Claudine. Jeśli chodzi o lalkę Claudine, to miałem troszkę przepuszczenia, że mogą wrócić do jej prototypu, ponieważ jej prototyp miał swoje uszka na opasce, a z tego co widzę, ma normalnie uszy połączone ze swoim odległym główki, więc nie jest to oddzielny element. Jej makijaż jest strasznie mocny, jakby bardzo dużo brokatu daje na jej makijaż. Jakby moja Claudine tak nie ma, więc nie wiem czy po prostu tak powinno to wyglądać, czy to też jest kwestia światła, że jest tak bardzo intensywny i błyszczący. Wydaje mi się też, że ma troszkę oczy głębiej usadzone. Albo po prostu, też to jest kwestia zdjęcia. No, niestety, zdjęcia nie są jakoś super dobrze zrobione, więc dużo nie mogę powiedzieć. Oczy wygląda mega ładnie i mega mi się podoba to futerko, ponieważ jest takie nowe, jest nietykalne przez nikogo. Tutaj mamy porównanie lalek. I teraz widzę, że usta też się chyba różnią, ponieważ reprodukcja ma bardziej fioletowe usta. No, albo to światło. Ale z tego co widzę, to oczy mają inny kształt. Są bardziej okrągłe jak dla mnie. Kolejną lalką jest lalka. Franki. I zapomniałem wspomnieć, ale wszystkie lalki. W środku pudełka mam napis, który mówi o tym, że są to reprodukcje. Jest to napisane w slangu w języku Monster High i nie chcę go zranić, więc zostawiam wam do przeczytania. I mega fajnie, że zrobili to w środku, ponieważ w ten sposób nikt nie będzie chciał oszukać kogoś i nie wyjmie tego tak łatwo i nie odsprzeda jako oryginalną lalkę. Co do Franki, dlaczego ona ma takie wysokie czoło? Podejrzewam, że mogli się bardziej wzorować na prototypie Franki, ponieważ ona też miała dość wysokie czoło i jej fryzura też była mega napompowana. I tak to też wygląda na tym zdjęciu. Co do porównania obulalek, to na pewno zmienili kształt oczu troszeczkę, musieli to zmienić. Oraz może usta, ale tego nie jestem pewny. Co do brwi, na pewno są cieńsze i na pewno są jaśniejsze. Nie wiem, czy to tylko ja, ale wydaje mi się, że jej kolczyki są trochę krótsze. Ale to może być też kąt pod jakim zostało zrobione zdjęcie, że tak to wygląda. Wydaje mi się też, że ma troszkę dziwny wyraz twarzy. Tak troszeczkę dziwnie to wygląda, ale jest wciąż mega ładne. I będzie moją pierwszą lalką, którą kupię. Kolejną lalką jest lalka Draculory. I o mój Boże, uwielbiam ją. Jest naprawdę przeurocza Uwielbiam jej grzyweczkę Uwielbiam jej całe detale Jest naprawdę śliczna Tutaj twarzy są różnice Na pewno ma mniejsze usta Sam kształt buźki wydaje mi się troszkę inny Ale usta na pewno są mniejsze Oczy też są troszkę inaczej usadzone Ale są mega duże i mega ładne Podobają mi się Wygląda tutaj naprawdę mega uroczo Jest jedną z moich faworytek Tak samo jak Franki. Jej serduszko wygląda troszkę dziwnie W sensie jest mega uroczo Roczej jest bardzo ładne, ale wydaje mi się, że może być bez konturówki albo jest ona bardziej delikatna. Ale jak mówiłem, kwestia zdjęcia nie mam lepszych zdjęć, więc tym się akurat nie sugerujcie. Ale jak mówię, usta na pewno są mniejsze. Na 90%, nawet na 99% są mniejsze. Tutaj mam jeszcze zdjęcia pudełek z tyłu i jak mogliśmy założyć wcześniej, pudełko ma kilka języków na sobie, nie ma tam języka polskiego i podejrzewam, że może nie być, ewentualnie będą dwie wersje. Pudełek i jedna będzie taka, a druga będzie z innymi językami. I jeśli tak będzie, to podejrzewam, że pamiętniki mogą na to ucierpieć, bo znowu będą napisane bardzo brzydkim fontem, takim mega basicowym, prostym arealem. A mam nadzieję, że tak nie będzie. Szczerze wolałbym mieć pudełko wersji angielskiej nie obraziłbym się naprawdę. Mogę takie pudełko mieć. I z tego, co dużo osób zauważyło, to z tego pudełka nie ma mowy o Guli, Kleo czy Deusie. I co do i Diusa, to wiemy, że oni w tym nowym reboocie nie będą razem, ponieważ to mogliśmy wyczytać Pętników, tych lalek bardziej kolekcjonerskich, to co do guli, to jestem pewny, że ona wróci i że też pojawi się jej reprodukcja. Aczkolwiek myślę, że to może być kwestia późniejszego wydania, ale nie wyobrażam sobie Monster High bez guli. Dużo osób zauważyło też, że są jakieś nowe detale na pudełkach, szczególnie jeśli chodzi o pudełko Draculory, ponieważ w stół na pudełku Draculory mamy rysunek kasety i na tej kasecie mamy napisane 26 maja. I ktoś w komentarzu zauważył, że tego nie było na oryginalnej lalce. Na Pudełku i że być może jest to podpowiedź, kiedy te relogi się ukażą, ale szczerze wątpię. Być może ta data rzeczywiście ma jakiś sens, i jakieś znaczenie. Ale jak ktoś sprawdził tę datę, i według tej osoby to 26 maja jest Światowym Dniem Drakuli, co miałoby sens, bo jest to córka Drakuli. Taka sama sytuacja dzieje się także z pudełkiem Claudine, ponieważ ona na swojej kasecie ma datę 04 30, czyli 30 kwietnia. Więc jeśli serymi byśmy to traktować jako datę wydania nowych lalek, to w przypadku Claudine nie mamy zbyt dużo czasu. Mamy też także przecieki lalek playline'owych i tych związanych z filmem najprawdopodobniej, ale jakoś zdjęcie jest tragiczna i same lalki są zamazane, ale z tego co możemy zauważyć to widać, że Draculaura ma włosy przydzielone na dwa kolory jedna połowa jest różowa, druga jest czarna ktoś w komentarzach zauważył, że lalka Claudine ma futerko więc tym bardziej to jest najprawdopodobniej lalka z filmu. Dużo osób narzeka, że daje to mega vibe reboot tego złego rebootu oraz Barbie Extra. I jeśli chodzi o Barbie Extra, to mogę się z tym zgodzić, ponieważ zwierzątka wyglądają strasznie od czapy. Jestem pewny, że Dekora na jednym zdjęciu ma tą samą świnkę, która miała Barbie. Albo bardzo podobną. Nie wiem, jestem pewny, zdjęcia są tragiczne, więc dodaję to jako taki mały smaczek. No i tak, to chyba tyle. Powiedzcie, co myślicie o tym całym reboocie oraz o reprodukcji jalek. Dla mnie jest to mega fajna sprawa. Mam nadzieję, że jaleki będą ogólnie Dostępne w sklepie w Polsce, w jakimkolwiek sklepie, czy nawet supermarkecie typu Carrefour, tak było kiedyś. Albo żeby chociaż były w smyku, naprawdę chciałbym to zobaczyć. Dziękuję za obejrzenie. Jeśli filmik się Was spodobał, dajcie łapkę w górę oraz jeśli tego jeszcze nie robicie, to subskrybujcie mój kanał, bo to nie kosztuje, a mnie cieszy i jest mi mega fajnie przyjemnie. Także no, proszę. I tak, widzimy się w kolejnym. odcinku na moim kanale. Dziękuję za obejrzenie. To tyle. Cześć na razie. Pa, pa.